Dzień dobry. Witam Was dzisiaj na mapie 38 równoleżnik, dawniej dana jaka Korea. A mam w tej bitwie zadanie dzienne, które polega na rozegraniu jej i zajęciu minimum trzeciego miejsca, więc coś trzeba będzie w bitwie zrobić. Na początek jadę na pierwszą z najbliższą miejscówkę. Właśnie w to miejsce będę mógł strzelać do pojazdów, które wyjeżdżają z respa od przeciwników. Tam jest PT-76, jest IS-2, następne pojazdy wyjeżdżają. Jest ich coraz więcej. No, nie trafiłem do IS-a, schowałem się, dzięki temu uniknąłem jego strzału. A pod lupę wyjeżdża PT, dostał krytyka. Poprawka tylko, zatrafienie, jeszcze jedno przeładowanie. I wpadł frag, pierwsze uderzenie. Bitwa jest rozgrywana z jednym punktem umiejscowionym na Cypru. Centralnej części mapy, ale ja na razie mam tutaj do zabawy pojazdy z prawej strony. Tu wyjechał Challenger. To jest dobra miejscówka na początek. Można sporo nastrzelać czołgów, pomóc drużynie. Jednak trzeba pamiętać, trzeba wiedzieć, kiedy stąd wyjechać. Ja mam stałą ilość amunicji i ona tutaj może mi się bardzo szybko skończyć. A takie strzały, które nic nie przynoszą, no to są... przyspieszają tylko ten fakt, że nie będę miał czym strzelać. Poznikali przeciwnicy z tej strony mapy. Próbuję coś namierzyć. Na drugim respie tutaj jest jednak trochę za daleko i bez podświetlenia nie da się zbyt dobrze celować. No jak widać, straciliśmy punkt. Jest tylko jeden nasz drużynowy w tym miejscu. Ja na ślepo trochę próbuję mu pomóc. No ale takie strzelanie na ślepo niczego nie przynosi, żadnych efektów. No i trzeba się wziąć za robotę. To co było do wykampienia, to już wykampiłem. No może oprócz tego tyciaka, żeby tylko złapać podświetlenie na nim. No tak jest na granicy, albo się podświetli, albo nie. Jeszcze próbuję trochę wyżej wjechać. Oj, właśnie już tutaj go widać. Tylko trafienie. Teciach schował się za jakimś kamieniem. Jest następny Challenger. Ciało nowy ściągnięty, będzie chwilka spokoju, poprawka i Challengera już nie ma. A ja zjeżdżam stąd, tu już nie ma po co siedzieć. Drużynowi już przejęli punkt. Pokazują się przeciwnicy po drugiej stronie mapy, na tym drugim respie. Strzał do tygrysa, tylko trafienie, tylko trochę za nisko wycelowany. Tygrys się wycofuje i schowa się tam za skałą. No i nic więcej tutaj, zdaje się, nie zrobię. Przed punktem stoi jeden ciężki czołg od czerwonych. Jest tylko ten schowany tygrys na mapie, teraz pokazał się następny.
czołg, ale to jest wszystko za daleko. Zjechałem z kampy i muszę kombinować, co więcej da się zrobić. Teraz powinienem już jechać do przodu. Tak ostrożnie też korzystam z osłon. Cały czas przy punkcie stoi ciężki czołg. Obronią go dwóch drużynowych. Po lewej stronie, tam gdzie przedtem pilnowałem z miejscówki, pokazują się przeciwnicy. Ja patrzę głównie, co się dzieje po mojej prawej stronie. No ale tutaj jest podświetlony T-34-85. Bokiem był wystawiony, więc nie było problemu z jego rozwaleniem. Jest H1, jest na niej podświetlenie, ale takie niepewne. A mimo to wszedł hit. Poza tym ciężkim czołgiem przy kapie nie widać innych pojazdów, innych czerwonych. Ja podjeżdżam coraz wyżej, żeby złapać tą, jak się okazuje, H1 przy kapie. Jest wyświetlona, ale... ale nie można do niej wycelować. Jestem za nisko, dlatego jadę jeszcze dalej, żeby zyskać tą wysokość i podświetlenie. No i jest. H1 wyjechała wyżej, dostała hita. Z tej strony już już jest kap bezpieczny. Gorzej, że do mnie od lewej strony wyjeżdżają dwa pojazdy. Jeżeli wyjadą naraz, to się tutaj nie pozbieram. No, wyjechał Sztuch, pokazał boki, nie było żadnego problemu, tylko żeby teraz, o właśnie, teraz już może. Zdążyłem przeładować, teciak się wystawił. Żal było nie skorzystać, więc skorzystałem. No i najgorzej, co mogło się wydarzyć, to się wydarzyło. Wyjechał do mnie M4, A3, E2. Strzelamy do siebie, nic sobie nie robimy. Ja tam próbowałem złapać gniazdo KM-u, ale no jak z takim skutkiem, jak było widać. Przeładowuję i nie trafiam w M4. Na szczęście M4 nie trafia też do mnie. Ale pomógł mi nasz jagdpancerek. Unieszkodliwił M4, ja go tylko dobiłem i w ten sposób bitwa dobiega końca. Są jeszcze pojazdy na respie, ale tam już nie zdążymy dojechać. Są ostatnie sekundy bitwy. Czekam tylko, aż gajdziny skończą tą rozgrywkę. No i właśnie jest koniec, a dostałem za tą bitwę 2 żółte medale na prawie 20 tysięcy srebra. Dla chętnych zostawiam statystyki. Z mojej strony to wszystko. Cześć.